Szanowni Państwo, znajdujemy się pod pomnikiem pamięci ostatniego dramatu walczących powstańców Mokotowa. Mokotów złożył broń 27 września o godzinie 13. Zgodnie z ustalonymi i ogłoszonymi warunkami kapitulacji, wszyscy powstańcy zostali uznani za żołnierzy regularnej polskiej armii i uzyskali prawa kombatantów. Ale powstanie trwało jeszcze w Śródmieściu. Część z mokotowskich powstańców, chcących walczyć dalej, próbowała dotrzeć tam kanałami. Omyłkowo wyszli przez Właz na ulicy Dworkowej, który teraz jest uwieczniony w monumencie pomnika pamięci, i poddali się do niewoli jednostce niemieckiej żandarmerii, która akurat tu miała swoje koszary. Po godzinie 14, a więc po ogłoszonej kapitulacji, grupa zdesperowanych żołnierzy Armii Krajowej, widząc ustawiane naprzeciw siebie karabiny maszynowe, skoczyła w stronę Niemców, którzy wykorzystali to jako pretekst do masowej egzekucji. Zamordowano 119 powstańców i cywili. Napis na płycie głosi: pamięci żołnierzy AK, powstańców Mokotowa, pomordowanych przez hitlerowców już po kapitulacji 27 września 1944 roku. Towarzysze broni pułku Baszta. Za chwilę nastąpi złożenie wieńców. Proszę o ustawienie się delegacji. Pod oddziały baczność, pod oddziały na prawo, patrz! Wieńce składają między innymi powstańcy warszawscy, środowiska kombatanckie, władze samorządowe, przedstawiciele urzędów centralnych, formacji mundurowych, instytucji, związków, stowarzyszeń, placówek oświatowych, partii politycznych oraz mieszkańcy Warszawy. Thank you.
Pododdziały baczność! Pododdziały zbóż! Proszę teraz o uczczenie pamięci pomordowanych minutą ciszy.